Powinienem zrobić taki disclaimer, nie? że nie róbcie tego sami. Ale zawsze, nawet jak się potkniemy, nawet jak to możemy wstać i po prostu iść dalej, albo poszukać właściwego szlaku. Nagle po tego typu doświadczeniu człowiek zadaje sobie pytanie, czy może nie powinien bardziej zwracać uwagi na, na zdrowie. Okay. I pamiętam taką historię, że zbłądziliśmy w lesie, jest ciemna noc. E, Teraz w górach Transylwanii. E, dopiero później się dowiedziałem, że tam są wilki i niedźwiedzie. I chodziliśmy, byliśmy po prostu kompletnie, e, nie powiem, w czarnym, w czarnym lesie byliśmy. Być wiadomy, że zwłaszcza w okresie dojrzewania, I ja miałem kilka pasji. Opowiedz o tej jednej szczególnie wy wybuchowej. Możesz pojechać do Afganistanu, zapewniamy Ci ochroniarza, pojazd opancerzony, będziesz się poruszał, będziesz miał kamizelkę kuloodporną. No, i ja się zapytałem tej osoby, czy jest bezpiecznie. Ona się zaśmiała i powiedziała, że ona była tylko raz porwana, na szczęście dla okupu. Wskakujemy po raz kolejny na szlak i chcemy. Państwu pomóc, by Państwo też trafili na szlak, bo żeby szlak po prostu Was trafił. No trochę z przymrożeniem, ale o poważnych yy, sprawach z doktorem Sergiuszem Trzeciakiem rozmawiamy. Cześć Sergiusz. Cześć. Ja się nazywam Patrycjusz Wyżga i zapraszam do, no, do wsłuchiwania się przede wszystkim w jego opinie i komentarze na temat, no właśnie dzisiaj Sergiusz, wiesz, z grubej rury, już konkretnie proszę Państwa, o budowaniu własnej kariery, o tym, jaka to kariera ma być, jakie cele wybrać i jak to właściwie zrobić, albo wiesz co, może nie, nawet coś jeszcze ważniejszego. Co powiesz na wartości, na rozmowę o wartościach, na, na rozmowę o tym, że te wartości gdzieś tam u podstaw muszą być. Co, co zrobić, żeby sobie na samym początku określić tę karierę? Bo ja sobie wyobrażam, że można być trochę taką grubą rybą w małym akwarium, ale wiesz, można być też dużo mniejszą rybką w oceanie, prawda? To jest życiowy wybór. Nie ma tak, że coś jest złe albo dobre, ale to wybór należy do nas. Jeżeli rzeczywiście chcemy wypłynąć na szerokie wody, to czasami trzeba się pogodzić z tym, że jestem tą małą rybką w oceanie, ale mam olbrzymią przestrzeń i olbrzymie możliwości. Więc czasami warto um, jakby przestać pływać w tym stawie i być tym naj, naj, największą rybą w, w małym stawie, Lepiej wypłynąć na, na szerokie wody ale kiedy? Bo to wiesz, to może być tak, że ktoś, kto jest w jakimś małym środowisku, no wyobrażam sobie jakąś na przykład niedużą organizację, nie wiem, jakieś, jakąś małą firmę na przykład. Ja w tej firmie już jestem, jestem pracownikiem, jestem już naprawdę dobry, czuję, że może nawet jestem najlepszy z grona tych ludzi, z którymi współpracuję i dobrze się w tym czuję, no bo, no bo jestem najlepszy w tym małym środowisku, mam już jakąś tam renomę. Poważanie, jest ta moja historia, są jakieś tam osiągnięcia na tym niewielkim poziomie, w tej niewielkiej skali. Dobrze się w tym czuję i co? I teraz powinienem zdecydować, że zostawić ten, ten komfort i wypłynąć do tego, na te wielkie wody i wybrać ten wielki ocean, rezygnując z tego, że tu jestem największy i najlepszy? Jeżeli się duszę, jeżeli uważam, że ten mój staw jest za, już za mały, tak urosłem, że on staje się za mały i już. Wszystko znam, niczego się nie nauczę, niczego się nowego nie dowiem, to to jest właśnie ten moment, w którym podejmuję decyzję, że chcę wypłynąć na szersze wody i się pogodzić z tym, że mogę trafić tam na dużo większe, grubsze ryby, ale to jest ciągły proces uczenia się. Często podejmujemy takie decyzje, że rezygnujemy, wychodzimy poza własne środowisko. W którym już jesteśmy taką, mówiąc obrazowo, gwiazdą, tak? Jesteśmy kimś w tym środowisku. No, udowodniliśmy no, tym środowisku, swoją wartość. Udowodniliśmy swoją wartość, ale klasyczny na przykład dylemat dziennikarza, który jest w jakiejś, powiedzmy, telewizji kablowej, tam osiąga sukces. Ale w pewnym momencie chce wypłynąć na szerokie wody. I tak wiele karier właśnie tak było budowanych od tego, że ktoś stał się tą grubą rybą w małym stawie, a później zdecydował się, że wypłynie na, na, na szersze wody. Ale jaka jest największa przeszkoda, żeby to zrobić? Wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj strachu. Strachu. Dlatego, że my znamy swoje otoczenie, wszystko znamy, wiemy, jak się poruszać, i nagle podejmujemy świadomą decyzję. Że chcemy po prostu wypłynąć na wody, które zupełnie nie znamy, na których czechają nas inne niebezpieczeństwa. Musimy być przystosowani do zupełnie innych warunków, i to jest właśnie największa, największa bariera, bariera mentalna, bariera strachu przednieznany. nieznany. Mm -hmm. Chodzi o to, żeby to pokonać i trochę postawić na nieznaną kartę. Bo wiesz, ten strach się bierze z tego, że my właściwie nie bardzo wiemy, co nas tam może czekać. Tutaj mamy, hmm, słuchaj, fantastyczne hmm, stanowisko, otoczenie, no właśnie tę pozycję wyrobioną, a tam możemy być jednym z wielu i do, nie będziemy, może nigdy, tak grubą rybą. Pytanie, co jest naszym celem? Czy naszym celem jest, żeby być jak największą rybą, czy żeby po prostu spędzić ciekawe y, życie? Moim celem jest ciągłe uczenie się, w związku z tym ja bym się źle czuł w takim małym stawiku. Ja cały czas szukam czegoś nowego, więc, jakby ta ciekawość mnie popycha. I to jest właśnie też dobre podejście w przypadku kariery, że jestem ciekawy, chcę się rozwijać, chcę się uczyć czegoś nowego i szukam takiego miejsca, w którym mogę się jak najwięcej nauczyć. Mhm. I nie myślę o tych kategoriach, że nie wiem, ja chcę być największą rybą, czy chcę osiągnąć jakąś funkcję prezesa. Oczywiście też mogę sobie takie. E, plany snuć, e, ale bardziej e, lepsze podejście to jest podejście, w którym w całym procesie, proces dochodzenia do tego sprawia mi przyjemność po prostu. Ja nie wypływam, e, owszem, mogę pokonywać jakieś swoje lęki, ograniczenia. Związane z nowym środowiskiem, ale ta ciekawość jest dużo silniejsza. Ona mnie popycha właśnie do tego, żeby odkrywać nieznane, żeby cieszyć się tym nieznanym, żeby mhm. cieszyć się tym, że mogę się czegoś nowego nauczyć, że mogę poznać nowe, nowe osoby, że mogę wejść w zupełnie nowe środowiska. Po prostu to jest dla mnie takim największym motorem, jest właśnie ta ciekawość i chęć ciągłego uczenia się. Słuchaj, czy powiedz mi, czy z Twojego doświadczenia wynika, że można zaplanować karierę, że można to sobie ułożyć? I trzymać się tego planu? Czy to się da zrobić? Mówimy o bardzo ważnym projekcie. Jest takie oczywiście powiedzenie, że chcesz ośmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. Coś w tym jest. To znaczy, ja nie uważam wcale, jest, taka, jest takie e, znane powiedzenie Pitera Drakera. najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Tak? Z jednej strony można w ten sposób podejść i starać się sobie, sobie wszystko zaplanować, z drugiej strony jest znane z Foresta Gampa, e, Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz na co trafisz. Mama mu zawsze to mówiła. I teraz tak, dla mnie ideałem jest z jednej strony, że mam jakąś wizję, tak, że chcę się nie wiem, rozwijać, osiągnąć e, jakąś pozycję zawodową. Ale jednocześnie wykorzystuję te przysłowie czekoladki, szanse, okazje, mhm. jestem przygotowany na ciągłą zmianę. No Wydaje mi się, trudniej. że takie jakby mieszane podejście, że z jednej mhm. strony mam, a, a, mam wizję, mam ambicje pójścia dalej. A z drugiej strony. Nie bo, jesteś ślepy na to, co tu i nie, teraz. Co nie, muszę, ten muszę roz... po prostu e, decydować, tak? Bo po, na tej drodze spotykam ludzi. Często e, mówi się o tym, że to jest przypadek, ale, ale może to nie jest przypadek, może to jest jakie, jakie, jakaś forma przeznaczenia, że spotykam osobę której nagle to spotkanie zmienia moje życie, bo ta osoba staje się dla mnie mentorem, jest moim szefem, oferuje mi pracę, oferuje mi zupełnie inne miejsce, i ja korzystam z tej, z tej okazji. Czyli ty się nie boisz nie. korzystania z takich nie. szans i okazji. Nawet jeśli ten twój plan duży wiesz, ten twój jakiś taki ta naszkicowana droga no nie będę się bał tego słowa szlak on był inny tak to jednak jeżeli trafiać się na tym szlaku jakaś odnoga może skręt w bok to korzystać jeśli czujesz tak, no to jest tak jak jak nie wiem mogę iść w, w górę zdobywać szczyt i teraz są osoby które wbiegają na ten szczyt starają się iść jak najkrótszą drogą mhm. ale ja osobiście uważam że czasami jakby po co wbiegać na szczyt czy po co iść na najkrótszą drogą, jeżeli można wybrać najciekawszą drogę i czasami zatrzymać się chwilę, podziwiać widoki, czasami po prostu zboczyć z tej drogi, jeżeli akurat okazuje się, że dzięki temu czegoś nowego się dowiem, czegoś nowego się nauczę, zdobędę jakieś nowe doświadczenie. I to jest właśnie ciekawość życia, ciekawość świata i, i, i przyjemność w, w takiej drodze, bo ja też przestrzegam przed taką karierą postrzeganą jako wyścig szczurów i takie nastawienie się tylko i wyłącznie na finalny cel. Bo to jest trochę taka pułapka, w której ja też, szczerze mówiąc, w to wpadałem wcześniej, i dlatego staram się tego unikać. Czyli, na przykład, planuję sobie cel, którym jest napisanie kolejnej książki. Uda mi się osiągnąć ten cel, i co dalej? I to jest tak, zdoby, zdobyłem jedną górę, i co dalej? No, widzę kolejną górę, ale jeżeli ja nie mam czasu, żeby nacieszyć się tym widokiem z tej góry, i nacieszyć się tym, że ja osiągnąłem ten sukces, albo to... gorzej po drodze straciłem zdrowie, tak, po drodze straciłem zdrowie albo po prostu e, skręciłem sobie w no nogę, bo wbiegałem na tą górę. I jakby już nie mam siły, nawet, żeby z niej zejść. Nie o to chodzi w życiu. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby właśnie wybierać te ścieżki, które sprawiają nam największą przyjemność, są najciekawsze i tam znajdę naj, naj, najwięcej widok ciekawych widoków. Tak? Dobra, słuchaj, ale to jedna sprawa szlak, czy prosty, na skróty, szybki, czy może taki ciekawszy, który pozwala po drodze dowiedzieć i nauczyć się więcej. Ale czy cały czas, gdzieś na, na, na takim etapie wyboru już szlaku, czy korzystania z tych okazji, tych czekoladek, na które trafiamy? Cel się nie zmienia, znaczy gdzieś tam cały czas jest ten sam szczyt, tylko te drogi mogą być różne. Chodzi mi tylko o to, czy można sobie założyć coś takiego niezmiennego, jakiś taki cel i co tym celem mogłoby być? Czy to jest jakiś rodzaj wartości misji? Tak, ta, to, to ja na przykład mogę powiedzieć, że moją misją jest pomaganie innym w skutecznym realizacji ich celów dla ich dobra własnego i innych ucząc się, mogąc się przy tym uczyć i mogąc przy tym żyć z z własnymi wartościami. Okay. I to jest ten cel, który cały czas jest przy tobie, cały czas misja. go masz, misja. I teraz, jeżeli po drodze trafiają się jakieś różne ścieżki, także nieoczekiwane okazje, to weryfikujesz, czy iść tą drogą tak. pod kątem tej właśnie misji. Czy, on, czy to tak, idzie w tą stronę? Tak, czy to idzie. No, ja też nie, nie boję się mówić o tym, że moją misją i misją Fundacji Polski Instytut Liderów jest właśnie znajdowanie młodych, zdolnych ludzi, którzy mają potencjał liderski, dostarczanie im narzędzi rozwoju, pomoc w znajdowaniu mentorów. I to jest dla mnie misja, bo dzięki temu mogę pomóc. Wielu osobom w, w rozwoju osobistym czy zawodowym, będąc dla nich takim mentorem, szkoląc ich, dostarczając im cennych wiedzy, umiejętności. I to jest dla mnie rzecz, którą można realizować w różny sposób. Można realizować właśnie poprzez podcast, można realizować poprzez szkolenia. Mogę realizować też prowadząc czasami zajęcia na uczelni, tak więc tutaj możliwości realizacji tej, tej misji jest, jest, jest wiele. Rozumiem, że sposoby na to, żeby odkryć taką moją własną misję, jednym z takich sposobów mogą być te narzędzia, o których wcześniej rozmawialiśmy. Odkrycie tych mocnych i słabych własnych stron i przy okazji odkrycie tego, co mnie cieszy, co mnie bawi, w czym dobrze się realizuje. Wiesz, chodzi mi o to, żeby nie zmarnować, jakkolwiek to zabrzmi, nie, zna, nie zmarnować życia. Sam o tym mówię, że to jest ważne, żeby dobrze je wykorzystać. Żeby tylko wiedzieć, co jest tą misją? Co jest tym kierunkiem? Co jest tym, tym celem? Co jest tym szczytem? Jak to namierzyć? Jak się tego dowiedzieć o sobie? Co jest tym celem? W jaki sposób to można zrobić? No pierwsze pytanie, na które sobie muszę odpowiedzieć, to po co robię to, co robię? Tak? Po co mi to wszystko? To jest jakby pierwsze pytanie. Druga rzecz to jest też, szukając tego kompasu, muszę powiedzieć, jakie wartości są dla mnie istotne. Tak? Jeżeli tym, to mogą być bardzo różne wartości, jeżeli rzucimy hasło, lista wartości. To często pojawia się kilkaset rekordów, ale zwykle kierujemy się kilkoma wartościami. Na przykład tą wartością może być zdrowie, mm -hmm. może być rodzina, może być rozwój, może być yy, bezpieczeństwo, i, i tak dalej, i tak dalej. I teraz yy, to, co rekomenduję zawsze, to jest zacząć właśnie od wypisania sobie, co jest dla mnie ważne. I czy realizacja tej mojej misji pozwoli mi na życie zgodnie z moimi wartościami? Bo na przykład, jeżeli dla mnie bardzo istotną jest wartością, jest zdrowie, ale realizacja tej misji narazi mnie na utratę zdrowia, no to wtedy powinienem się zastanowić, czy to jest właściwy wybór. Także, jakby pierwsza rzecz, którą bym rekomendował, to jest wyjście od Wypisania sobie, które wartości są dla mnie ważne, być może w drugiej kolejności, które są najważniejsze mm -hmm. i czy robiąc to, co robię, czy planując to, co planuję robić, będę żył w zgodzie z własnymi wartościami. A kiedy Sergiusz Trzeciak miał taki zestaw tych rzeczy, o których teraz powiedziałeś, gotowy i zamknięty? Ty byłeś młodym człowiekiem, jak to wiedziałeś, czy to było dużo później? Ja kiedy do tego dojrzewałem. Wiesz, no ja właśnie, do tego tego dojrzewałem. Misję i wartości. Jednocześnie. Ja do tego dojrzewałem, i to też jest tak, że te wartości mogą się zmieniać w zależności od sytuacji. Na mhm. przykład e, kiedyś bardzo mocno forsowałem swój organizm do granic możliwości, e, opowiadam o własnym doświadczeniu e, bardzo trudnym, kiedy w pewnym momencie e, miałem często skutki napadowe, arytmie, skończyło się to e, operacją, ablacją. Ale byłem w stanie, nie wiem, prowadzić szkolenie w, w, w Tunezji z zapaleniem płuc i, i, i po prostu no mogę wiele tego typu sytuacji opowiedzieć. Kończyło się to, skończyło się to, jak, jak się skończyło. Poświęcałeś zdrowie. Byłem w stanie poświęcić swoje zdrowie, tak. Mm -hmm. Znaczy, nie, nie zważałem aż tak bardzo na zdrowie, i w pewnym momencie, nagle po tego typu doświadczeniu, człowiek zadaje sobie pytanie, czy może nie powinienem bardziej zwracać uwagi na, na zdrowie. Tak? Okej, okay. bo widzisz, ja sobie próbuję wyobrazić y, sytuację naszych widzów i słuchaczy, bo tak, z jednej strony mogą to być ludzie młodzi, którzy mają to szczęście, że są w stanie. Teraz trochę zaprojektować prawie całą tą swoją karierę, bo dopiero zaczynają, bo są u progu rozpoczęcia tej swojej zawodowej drogi. Ale równie dobrze mogą nas teraz słuchać i oglądać i kto wie, czy takich nie jest więcej. Odbiorcy, którzy są w trakcie, są już na jakimś etapie swojej drogi zawodowej i na przykład no właśnie nie są pewni, czy to jest dobry kierunek. Czy ten szlak, który ich trafił, na który oni trafili, jest odpowiedni. I być może teraz słuchają nas i zastanawiają się, Poznali już trochę przy okazji naszych poprzednich spotkań, jak sobie powinni na niektóre pytania odpowiedzieć i dowiedzą się o sobie, zadadzą sobie te pytanie, które ty stawiałeś, że może nie do końca robią to, co by chcieli robić, prawda? Uświadomili to sobie i teraz uwaga, pojawia się to słowo, o którym Mówiliśmy, i które się tutaj będzie często pojawiało, czyli słowo transformacja. Być może będą musieli coś w tym swoim życiu zrobić. To rozumiem, że to jest bardzo trudna sytuacja, w której człowiek sobie uświadamia, że właśnie sobie teraz, może za chwilę po tym podcaście, zrobi sobie pomyśli i wyjdzie mu, jaka jest jego misja, jaki jest jego zestaw wartości i okaże mu się, że okaże się, że to, co robi dzisiaj w życiu, to nie koresponduje z tym, co sobie właśnie teraz wypisał. Nawet na późnym etapie kariery można to zmienić, można wybrać nowy szlak. Tak, bardzo często zdarzało mi się właśnie w czasie zajęć ze studentami, bardzo dojrzałymi, bo to byli studenci DBA czy MBA, niektóre osoby miały 40, okay. 40, 40, 40 lat. Okej, czyli nie z 20 latkami. Nie, nie z 20 latkami. To jest jakby taki moment, kiedy ktoś osiąga pewien. Pułap zawodowy często w takim potocznym rozumieniu to jest sukces zawodowy, ale nie daje mu to do końca spełnienia. Mhm. Dlatego ja, jak składam często życzenia, to za zawsze życzę sukcesu, ale poczucia spełnienia, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne. I nie musi iść w parze. Nie, nie musi iść w parze, zwłaszcza tak potocznie rozumiany sukces, typu, nie wiem, pieniądze, sława i tak dalej. Często zresztą do osoby. Cierpią, mają różnego rodzaju, mają depresję. Osoby mają... z sukcesami na kontach. Tak, tak, więc ja jakby przed tym przestrzegam, bo to jest jakby droga, droga, donikąd, droga do nikąd, droga do tego, że no co z tego, że osiągnę tak zwany sukces, jeżeli przy okazji stracę rzeczy, które są dużo dla mnie ważniejsze, na przykład nie wiem, rodzinę. Zdrowie, poświęcę inne rzeczy, więc jakby zawsze, dlatego to co ja rekomenduję, to zaczynajmy dzień. Ja, e, e, zaczynałem dzień właśnie pisząc, co jest dla mnie najważniejsze, kim chcę być, jakie są dla mnie wartości najważniejsze, jakie są moje cele, ale to jest o tyle ważne, że na przykład jeżeli codziennie będę to pisał, to odpowiadam sobie na pytanie, czy. Czy poprzedniego dnia żyłem w zgodzie z wartościami? Może zboczyłem z tego szlaku, może coś zrobiłem wbrew, na przykład, nie wiem, jeżeli wartością jest zdrowie, nie wiem, źle się odżywiałem, czy, czy na przykład zrezygnowałem z pójścia na, na siłownię, na przykład, czy, czy zrobiłem coś. Z, jakby no tu, tutaj, tutaj właśnie każdego dnia, jeżeli notujemy coś, dla mnie ważne, to możemy sobie odpowiedzieć też na pytanie, czy ja żyję w zgodzie z własnymi wartościami. Nawet jeśli to wydaje się nudne, bo codziennie piszę to samo, już od wielu, wielu dni, miesięcy, może i nawet lat, nie, no to nie jest. To nie może jest, to jest nudne, ale o to właśnie chodzi. To nie jest do końca to samo, bo mhm. czasami danego dnia dana wartość jakby przeskakuje, przeskakuje wyżej? tak? Na przykład to jest jakby w tym dniu mam satysfakcję, bo postawiłem rodzinę na pierwszym miejscu, na pierwszym planie. Mm -hmm. e, spędziłem czas z rodziną. E, danego dnia na przykład mam satysfakcję, bo patrzę rzeczywiście, że ta, ta, to zdrowie, mi jest rozwój e, skoczyło na, na pierwszy plan, bo nie wiem, byłem w stanie nie wiem, zrobić kurs, spędzić kilka godzin na nauce języka i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie, nie jest do końca tak, że w każdego dnia dokładnie te same wartości będą się pokrywały, zwłaszcza w tej samej kolejności. Wiesz, wiesz z czym mi się to kojarzy? To jest trochę tak, jak jesteś na mm, jakiejś wędrówce na szlaku w górach mm -hmm. i chodzi o to, żeby regularnie sprawdzać mapę. Tak. To mi się kojarzy z mapą, z takim tak, sprawdzaniem. Tak, no bo to jest dokładnie nasza mapa. Czy podążamy zgodnie, czy, czy kierujemy się też Określonymi znakami. Tak. Bo, bo jeśli nie będę tego robił, to będę na szlaku, bo będę codziennie gdzieś tam szedł, ale wcale nie będę wiedział, czy idę w dobrą stronę, bo nie będę weryfikował tej mapy i nie, sprawdz, nie zerkał na kompas. E, no tak, chociaż ja przestrzegam przed chodzeniem w górach na, na podstawie kompasu. Kiedyś miałem taką przygodę, że wspólnie z kolegą i koleżankami, poszliśmy w góry. To było w Transylwanii. Kompletnie nie byliśmy do tego przygotowani, i wybraliśmy najdłuższy możliwy szlak, który nie był do przejścia tego dnia. I ponieważ kolega, który był jakby takim nieformalnym liderem tej wycieczki, miał kompas, to powiedział: Zejdziemy teraz ze szlaku i pójdziemy na kompas. I pamiętam taką historię, że zbłądziliśmy w lesie. Jest ciemna noc, las w górach Transylwanii. Dopiero później się dowiedziałem, że tam są wilki i niedźwiedzie i chodziliśmy, byliśmy po prostu kompletnie, nie powiem, w czarnym, w czarnym lesie byliśmy. Nie mieliśmy nawet możliwości przejścia przez haszcze i sobie wyobraźcie taką sytuację. I to jest właśnie przykład, jak czasami... Zbłądzimy ze szlaku i wchodzimy jakby w zupełnie miejsce kompletnie pobłądziliśmy dopiero nad ranem trafiliśmy na szlak. Ale nawet jak zda, zda, zdarzy nam się pobłądzić w życiu, bo to jest naturalne. I to jest czasami coś takiego, że, że mamy takie poczucie, że dzisiaj kurczę, nie do końca żyliśmy w zgodzie z własnymi wartościami, ale to niczego nie zmienia. Następnego dnia możemy po prostu to naprawić, możemy z powrotem wejść na właściwy szlak. Więc to też w życiu nie chodzi o to, żeby zawsze wszystko robić w sposób idealny i że każdy może powiedzieć, że ja żyję zawsze w zgodzie z własnymi wartościami, nigdy nie popełniam błędów, nigdy nie robię... Nie, no czasami zdarzają nam się słabości, czasami się potkniemy, czasami... Ale zawsze nawet jak się potkniemy, nawet jak to możemy wstać i po prostu iść dalej albo poszukać właściwego szlaku. No dobrze, słuchaj, no to łatwo... W tej rozmowie, w tym odcinku podczas dzisiejszego spotkania już było. To teraz trudniejsze pytanie, bo wyobraź sobie właśnie kogoś, kto jest w trakcie kariery. Nie jest studentem, który właśnie został absolwentem jakiejś uczelni wyższej i zaczyna dopiero się wspinać po szczeblach kariery, dopiero zaczyna tę zawodową drogę. Wyobraź sobie kogoś, kto, no, i rozumiem, miałeś do czynienia z takimi ludźmi, spotykałeś się z liderami, z ludźmi, których szkoliłeś w trakcie ich różnych y zawodowych zadań. Wyobraź sobie dzisiaj naszego słuchacza i widza, który y robi to ćwiczenie, wybiera sobie zestaw wartości ważnych dla niego, zastanawia się, czy jaka jest jego misja i czy to, co robi na co dzień, jest z tym, yy, tożsame i koresponduje z tymi wartościami, z tą misją. Dochodzi do wniosku, że nie. Że traci czas, że robi robotę, a wyszło mu to jeszcze w dodatku z testów, które wcześniej zrobił, bo go do tego zachęciliśmy, że, że te jego mocne strony, zestaw słabych cech, to wszystko sprawia, że on nie powinien być w tym miejscu, w którym jest, bo to mu kompletnie wozi puste tarczki. Dochodzi do tego wniosku, chwała Bogu, bo to jest, myślę, klucz do sukcesu, że on o tym w ogóle wie, prawda? Albo jest... inaczej, jeżeli nie wie, to prędzej czy później się dowie, bo po prostu wypali się. Wypali za się. Zami. Będzie jeździł tak długo, biegał z tymi Pustymi taczkami, że zabraknie mu ostatecznie sił i niczego nigdzie nie zawiezie. Niczego nigdzie nie zawiezie, albo w pewnym momencie jego szef go zwolni, bo stwierdzi, że on jest beznadziejny, że się nie sprawdza, że jest niezadowolony z pracy. No nie chodzi o to. Uważam, że zawsze to musi być win-win z punktu widzenia i dobry szef, jeżeli widzi, że pracownik się nie sprawdza. Ja też tak miałem z moimi współpracownikami, że czasami doszedłem do wniosku, że to nie jest jakby właściwa osoba w moim miejscu, współpracując ze mną, ale to nie oznacza, że ona się nie sprawdzi doskonale w innym miejscu, tak? I miałem jednego ze współpracowników, który w tej chwili, no, jakby robi karierę w zupełnie innym miejscu, świetnie się rozwija, też gdzieś tam w pewnych sprawach mu doradziłem. I uważam, że to jest win-win dla każdego, tak? Że, że też dobry szef czasami powie swojemu pracownikowi, słuchaj, ja ci pomogę, to nie jest dla ciebie miejsce, to nie jest dla ciebie właściwy dział. Albo na przykład, no to jest też rozumiem, że z perspektywy takiej osoby, która dochodzi do takiego wniosku, to jest odwieczny dylemat, bo co ja mam w tej mhm. chwili zrobić. I teraz. No właśnie. Co, co ja mam w tej pierwsza chwili. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, fundamentalna zasada. Wiesz, po pierwsze ja będę w szoku, ja będę załamany, ja być może będę wstrząśnięty, bo dojdę do wniosku. Mogę, słuchaj, mogę się poczuć bez sensu. Znaczy mogę stracić poczucie sensu. Mogę zrozumieć, że marnowałem czas i życie. Tak. Co I mam z tym zrobić? Teraz, co mam z tym zrobić? Przede wszystkim przygotować się też na taki wariant w życiu. To są różne sytuacje. Czasami mogą nas zwolnić, czasami firma upada, więc trzeba mieć poduszkę finansową. Ja uważam, że to jest fundamentalna zasada, czyli najlepiej mieć kilkumiesięczne oszczędności, już oczywiście wyobrażam sobie, że wielu e, wiele osób słuchających, oglądających mówi, no ale jak to z mojej pensji mieć oszczędności. Takie, które pozwolą Ci żyć, gdybyś nagle stracił pracę, Przez, powietrę, przynajmniej co najmniej pół roku, co najmniej pół roku. To nie jest mała kasa. To nie jest mała, ale myślę, że jeżeli komuś naprawdę zależy na rozwoju zawodowym, to to stwarza mu pewne poczucie bezpieczeństwa. I to też jest komfortowa sytuacja, bo wtedy ta osoba nie tkwi w miejscu za wszelką cenę, mhm. bo często właśnie osoby, które nie mają tej jakby tej poruszki finansowej, boją się jakichkolwiek ruchów. I nie robią nic, nie bo robią nie nic. mają pola wyboru. Nie mają, czy, mają nie pola, pola wyboru. Ruchu. A najgorsza rzecz jest taka, jeżeli ta osoba nagle jest zwolniona i co wtedy, prawda? Żeby, więc zawsze warto jest przewidywać i w dłuższej perspektywie myślę, że jeżeli nie 6 miesięcy, to na przykład, nie wiem, 2-3 miesiące, żeby mieć możliwość chociażby spokojnego poszukania innej pracy i nie być skazany na pierwsze, lepsze miejsce, które się trafi. No. Słuchaj, jak jesteś zwolniony, to jeszcze trochę, powiedziałbym paradoksalnie, półbiedy, bo nie masz wyboru. To znaczy, ktoś decyduje za ciebie gorzej, jak ty wiesz, dochodzisz do wniosku, że jesteś w beznadziejnym miejscu, robisz beznadziejne rzeczy i one ci nie pasują, bo właśnie doszedłeś do wniosku, że to nie jest zgodne z tobą i nie masz ruchu. Wiesz, masz taką świadomość, ale nie możesz nic zrobić, bo nie, nie możesz, możesz po prostu odejść, prawda? Bo nie, nie możesz nie masz... odejść, ale Aha. nawet w takiej sytuacji, jeżeli nawet nie masz poduszki finansowej, a znajdujesz jakąś inną, nową pasję, okay. to możesz e, łączyć to z tym, co robisz obecnie, i stopniowo, stopniowo przygot jasne. przygotowywać się do tego. No dobra, to jest klasyczny dylemat, na przykład ktoś jest w korporacji na etacie i planował zawsze, marzyła mu się własna działalność gospodarcza. No to co? Być może, może na mniejszą skalę Aha. rozpocząć. I w momencie, kiedy już jest gotowy, kiedy widzi, że to przynosi mu odpowiednie dochody, czy daje szansę na to, żeby przejść, no to wtedy podjąć tę decyzję, ale stopniowo budować sobie alternatywę. Iść dwoma szlakami jednocześnie. Dwoma szlakami jednocześnie. Równolegle, przynajmniej wiem, przez że to jest, czas. wiem, że to jest jakby trudne. trudne, ale jakby przygotować, przynajmniej przygotować ten drugi szlak, przygotować, że na mapie mam jeszcze jakiś inny szlak, którym mogę. Mogę iść. Nigdy nie jestem skazany na jeden szlak. To jest podstawowa zasada. Jeżeli dochodzę do wniosku, że to nie jest szlak dla mnie, to po prostu staram się mm -hmm. zejść z niego i wejść na inny szlak, który mnie lep, lep, będzie lepiej prowadził. No dobra, do pieniądze maja. to jedno, Sergiusz, muszę być na to przygotowany, no ale usiadam sobie, dochodzę do wniosku, że chcę coś zmienić, zestaw wartości, ta misja nie korespondują z tym, co robię. Dobrze, jak jestem przygotowany finansowo, to jedno. jedno. Co jeszcze? Jak no to myślę, że, myślę, że też moje otoczenie, tak? To to też jest bardzo ważne, że moi najbliżsi mnie w tym wspierają, tak, czyli widzą, że mają jakieś pasje, widzę z drugiej strony, że męczę się w, w swoim miejscu pracy, że to jest, ak akceptują, bo bardzo często jakby będąc w związkach, w różnych sytuacjach, no też działamy pod wpływem naszego najbliższego otoczenia, tak, to mogą być yy, na, nasi, nasi partnerzy, ale to, może, to mogą być też rodzice, bardzo często tak jest wśród młodych osób, że rodzice w jakiś sposób narzucają, mówią nie, no nie rezygnuj z tych studiów, albo nie rezygnuj z tej pracy, bo nie znajdziesz, bo, albo nie zakładaj działalności gospodarczej, bo czasy są niepewne, nie wiadomo, czy przetrwasz. Ja bym zawsze przestrzegał przed słuchaniem e, innych osób, bo one często nas nie znają i nie wiedzą do końca, e, co my powinniśmy robić. Przypomina mi się anegdota: jak byłem w ósmej klasie szkoły podstawowej, to poszedłem do poradni. Takiej wychowawczo-zawodowej, żeby poradzić się wspólnie z, z mamą, pani psycholog, co powinien robić. I pani psycholog zadała mi jedno pytanie, czym się interesuje. Wtedy miałem pasję związaną z gotowaniem, i powiedziałem, że lubię gotować. A ona powiedziała, to się dobrze składa, bo najbliższa szkoła od twojego miejsca zamieszkania to jest zasadnicza szkoła gastronomiczna, i powinienś tam pójść. Więc jakby też e, e, śmieję się trochę, bo e, osoby, które na nas patrzą, często nas nie znają, a udzielają nam e, wspaniałych porad. My powinniśmy trochę być uodpornieni na opinie innych osób, zwłaszcza być może takich, które nam dobrze życzą, ale do końca nie siedzą w nas. To my podejmujemy decyzje, to jest nasze życie. To nie jest życie naszych rodziców, to nie jest życie naszego partnera, to jest nasze życie. Oczywiście jeżeli jesteśmy w stanie przekonać ich do tego, żeby zaakceptowali nasz wybór, to, to bardzo dobrze, ale czasami, jeżeli to jest tak silne, to, to czasami postępujemy wbrew opinii swojego otoczenia. Dopiero oni być może po jakimś czasie przekonują, że rzeczywiście... Ale jeżeli to są osoby najbliższe, które nas y, kochają, y, to, to powinni, powinni, zaakceptować nasze wybory, powinni nam pozwolić robić. Ja jestem wdzięczny moim rodzicom, pomimo, że mam wielopokoleniowe tradycje rodziny lekarskiej, nigdy nie byłem nam namawiany do studiów medycznych. Oni zawsze powiedzieli, rób to, co kochasz, to, co co, co, co lubisz robić, i to jest wspaniałe. I jeżeli ma się takich rodziców, jeżeli ma się takiego partnera, który nam pozwala, na realizowanie swoich pasji, to jest, to jest to jest właśnie świetne, to jest sytuacja wymarzona. Gorzej niestety, jeżeli nasze otoczenie nam coś narzuca. I bardzo często tak jest, że trafiam właśnie na osoby, które mówię, no u nas były tradycje, Musisz się rodziny prawniczej, to poszedłem na prawo. Dlaczego poszedłeś na prawo? No ja też muszę, muszę powiedzieć, dlaczego poszedłem na prawo? Bo wszyscy mi powiedzieli, słuchaj. Prawo to jest najlepszy kierunek, najlepsza perspektywa rozwoju. I rzeczywiście jak rozpoczynałem studia prawnicze, to była największa konkurencja na prawie. To był wymarzony kierunek studiów. Jak kończyłem studia prawnicze, to się okazało, że już jest nadmiar prawników na rynku, jest bardzo trudno dostać się na aplikację. Więc to też kierując się określoną modą, czy opiniami innych osób, bo coś jest modne, bo coś jest popularne, popełniamy błąd. My powinniśmy przede wszystkim wybrać coś, co nas pasjonuje, i co w danym momencie sprawia nam przyjemność. Wyobrażam sobie, że gdybyś jednak skorzystał z tej wskazówki i został dzisiaj znanym kucharzem, to czy szefem kuchni pewnie nawet, to to nie znaczy, żebyśmy się dzisiaj nie spotkali, tylko byśmy się w innym otoczeniu spotkali, pewnie byśmy stali przy garach i teraz byśmy pokazywał, jak przygotować tak, tylko też. Być wiadomy, że zwłaszcza w okresie dojrzewania, miałem kilka pasji. Opowiedz o tej jednej, szczególnie wybuchowej. Tak, no, miałem pasję pod wpływem rozmowy z pirotechnikiem. Zacząłem się interesować różnymi materiałami wybuchowymi. Zdobywałem je w różny sposób. Konstruowałem różnego rodzaju fajerwerki, bomby. Skończyło się to kilkoma poparzeniami. Wywołałem prawie, że pożar w domu. I w pewnym momencie na szczęście może ta pasja mi, minęła. minęła. Pod wpływem też tego, że, że ten pirotechnik, który mnie do tego że rozbudził tą pasję, w pewnym momencie miał wypadek i odwiedziłem go w szpitalu, widząc, że, że niemal stracił wzrok i był cały poparzony. Więc jakby miałem też pasję związaną z numizmatyką, tak więc jakby czasami to jest też tak, że te pasje się pojawiają, one mogą zniknąć. I Czasami też w życiu zawodowym jest też taka sytuacja, że nie wiem, zaczynam coś robić, robię to przez kilka lat, ale jeżeli jestem osobą nastawioną właśnie na zmiany i ciągłe uczenie, to w pewnym momencie zaczynam się nudzić i szukam czegoś nowego. Ja mam taką osobowość, ale wtedy po prostu zawsze sobie znajduję jakieś inne, inne pole, tak? O ile sobie wyobrażam, jak mogłoby wyglądać nasze spotkanie, gdybyś był szefem kuchni, o tyle trochę trudniej byłoby mi sobie wyobrazić nasze spotkanie, gdybyś był jakimś Wiesz, dowódcą patrolu saperskiego w tej chwili. No dobra, słuchaj, no ale trzymamy się tego, że próbujemy zmienić coś w swoim życiu, bo doszliśmy do wniosku, że należy, że, że mam tym świadomość, że to nie do końca jest to. Dobrze, żeby być przygotowanym finansowo, dobrze jest liczyć na wsparcie bliskich. Co jeszcze byś dodał do tego katalogu, co by mogło mi taką, no wiesz, transformację, taką zmianę w życiu przeprowadzić, jeśli czuję, że ona jest potrzebna, bo nie żyję tak, jakbym chciał żyć? Ale bardzo ważna jest pewność siebie i poczucie własnej wartości. Da się tego nauczyć, się to wykształcić? Myślę, że tak. Myślę, ja. że z wiekiem, mhm. zdobywając określoną wiedzę, umiejętności, zdobywamy też pewność siebie. I to jest też coś, nad czym ja pracowałem przez, przez lata, bo w pewnym momentach mi tej pewności siebie brakowało, ale zawsze ciekawość wygrywała. Zawsze u mnie, nawet jeżeli nie byłem do końca pewny, no to chciałem jakby poznać to i sprawdzić się, czy, 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 sobie, czy sobie poradzę. Więc takby taki. E, jakby pracowanie nad swoją pewnością siebie jest bardzo, bardzo istotne, bo to bardzo pomaga. Bo jeżeli jest, mam poczucie własnej wartości, jestem pewny siebie, to to wtedy chętniej angażuję się w coś nowego i z, ten dylemat, czy to jest bezpieczne z jednej strony, e, a czy to jest ciekawe, u mnie zawsze zwycięża to, ta, ta ciekawość. E, czasami wiem, że to są ekstremalne sytuacje. Kiedyś miałem taką ofertę, żeby pojechać do Afganistanu i to było Tam... i była ciekawość oczywiście po twojej była stronie? była ciekawość bo dostałem ofertę możesz pojechać do Afganistanu zapewniamy ci ochroniarza pojazd opancerzony będziesz się poruszał będziesz miał kamizelkę kuloodporną no i ja się zapytałem tej osoby czy jest bezpiecznie ona się zaśmiała i powiedziała że ona była tylko raz porwana na szczęście dla okupu w związku z tym um, powiedziano mi, że mam szkolić e, e, kobiety, które startują do parlamentu. Wyobraźmy sobie w Afganistanie, co to oznacza, że to jest jakby bardzo duże narazie, narażenie e, bezpieczeństwa. E, zapewniono mi, że dostanę jakieś dodatkowe Ubezpieczenie na wypadek śmierci i tak dalej, tak dalej. I co ja zrobiłem? Ja się zgodziłem na to, bo ciekawość zwyciężyła. I później porozmawiałem ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, i, i taki mój przyjaciel powiedział: wiesz co, ty jesteś wariat po prostu, ty, ty chcesz, żeby gdzieś tam ktoś ci odciął, odciął głowę. I to mi dało do myślenia, bo sobie zacząłem się zastanawiać też, mhm. czy ja mogę w sumie Taką decyzję podjąć nie, samodzielnie. Samodzielnie, samodzielnie tak. Mhm. I od, odwołałem się do, do, do rodziny, ponieważ rodzina mi to odradziła, to, to zrezygnowałem z tego, więc czasami też jakby trzeba coś wypośrodkować. Jeżeli uważam, że rodzina jest dla mnie istotną wartością, no to ta, ta chęć rozwoju i ciekawość. No, czasami trzeba po prostu też. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy, czy nie idę za, za, za daleko, tak? Czy, czy nie robię czegoś po prostu tylko dla. Bo nie chodzi tylko o to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale są jakieś potrzeby moich najbliższych, tak. Gdybym miał to wszystko podsumować, to powiedziałbym, że bardzo liczy się wartość, wartości, zestaw tych wartości, takich, z którymi ja się dobrze czuję, z którymi się utożsamiam, które są dla mnie ważne, no i dobrze napisana misja. Poczucie misji. Poczucie misji w życiu i nie bójmy się tego. Wiem, że wiele osób mówi: no dobra, ale to ktoś z wizją, misją, to tak nam się kojarzy, że to jest jakiś wariat. Nie, to jest osoba, która po prostu wie, czego chce w życiu, do czego dąży i też e, to, co jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć w tym jakiś e, tak zwany ogromny cel transformacyjny, czyli ja chcę zrobić nie tylko coś dla siebie, ale chcę zmienić swoją społeczność swoje środowisko być może swoje miasto dlatego startuje na radnego być może chce w ogóle być ekspertem i kształtować opinię. Mam poczucie, że robię nie tylko coś dla siebie, ale robię coś dla innych. No właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest niezbędne, słuchaj, bo, bo wiesz, to w ogóle słowo misja kojarzy mi się tak trochę społecznościowo, w tym sensie, że to musi być coś obliczone nie tylko na mnie, że ta misja to, to jest coś takiego, co, 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 co daje dobro nie tylko mi, ale czy tak musi być, czy, 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 albo inaczej, czy, musi, czy są takie misje, że mogę mieć taką poczucie takiej misji, która. Jest skupiona tylko na mnie? To zależy oczywiście, co chcesz osiągnąć w życiu, ale coraz częściej właśnie mówi się, że pełne spełnienie, poczucie właśnie w tej piramidzie potrzeb, jest jednak potrzeba też zrobienia czegoś dla innych. Steven Covey świetnie o tym pisze w książce 7 Nawyków Skutecznego Działania, gdzie mówi o takich czterech ludzkich potrzebach, że to są z jednej strony potrzeba samego życia, uczenia się potrzeba miłości, czyli kochania i bycia kochanym i czwarta potrzeba pozostawienia po sobie spuścizny. I to jest właśnie tak potrzeba, że ja chcę po sobie coś pozostawić, nie tylko na przykład długi, nie tylko chcę po, po, po sobie pozostawić na przykład będąc mentorem moich uczniów, którzy będą kontynuowali to, tak? Często w biznesie rodzinnym to jest Pozostawiam po sobie firmę, tak? Pozostawiam po sobie jakąś markę. Pozostawiam po sobie ludzi, którzy będą kontynuować moje dziedzictwo, nawet jeżeli wyjdę z tej firmy, niezależnie od tego, czyli coś po sobie pozostawiam, i, i z tej rękowej świetnie to porównuję do mowy pogrzebowej. Co byś chciał, żeby powiedziano na twojej mowie pogrzebowej? Być może to się wydaje zbyt abstrakcyjne, może szokujące, że jak to, nie wiem, mam 25 lat i już mam sobie przygotować mowę pogrzebową, ale jakbym chciał, co bym chciał, żeby o mnie powiedzieli? Czyli czekaj, czekaj. Na, napisz sam, sam tak. sobie swoją umowę tak, pogrzebową. Tak. Albo napisz przynajmniej to, co chcieliby, chciałbyś, żeby było wyryte na Twoim nagrobku, mhm. albo co chciałbyś, żeby ludzie o tobie powiedzieli, kim byłeś. I to jest właśnie pozostawienie po sobie jakiegoś, jakiejś spuścizny, że zrobiłem coś, pozostawiłem po sobie jakiś trwały ślad. Tak, z, z, zmieniłem swoje miasto, zmieniłem swoje miejsce pracy, zbudowałem firmę. E, Ale to, to ja dobrze kojarzę z tym ogromnym celem transformacyjnym? To, to mogłoby być coś To tak. jest też trochę ogromny cel transformacyjny, tak? Elon Musk, który ostatnio jest bardzo e, popularny albo niepopularny, bo też jest. Chce nam Twittera. E, kont, kontrowersyjny, tak? Ale jednak e, on ma miał te ogromne cele transformacyjne związane w, w, właśnie w ogóle z. Z, z, z reformą całej, całej, całej elektromobilności. Tak? Słuchaj, Czyli... on, ma, on ma tak y, ogromny ce, cel transformacyjny, że on właściwie mógłby zostać nazwany transformacyjnym, bo on zwyczajnie chciałby zmienić planetę. On by chciał tak? zmienić planetę Mars na planetę, na której da się żyć. Tak, to jest dopiero transformacja. To jest dopiero cel transformacyjny, ale zauważmy, że często mówimy o, o, o takich ludziach, że to są wariaci. Bo gdyby ktoś sięgnął 20 lat do tyłu i zapytał e, Ilona Maska, o co on chce co robić, no to pewnie uznałby, że on jest wariatem. Jest taka anegdota o Masku, że on, e, żeby się przekonać właśnie, czy jest w stanie to zrealizować, to postanowił sprawdzić, czy jest w stanie za dolara przeżyć dziennie. Czyli niezależnie od tego, co by się nie wydarzyło, czy by nie splajtował, to i tak sobie w życiu poradzi, bo był w stanie przeżyć za tego dolara. Myślę, że przy tej inflacji nie byłby już w stanie przeżyć za dolara, ale to było wiele, wiele lat temu. Ale coś w tym jest, że często ludzie z misją są tak pochłonięci tym, co robią. Że po prostu jakby inne rzeczy, czasami to jest jakby wielka odwaga, która im towarzyszy, bo, 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 bo to są osoby na przykład, które rozwijają biznesy, często bankrutują, później z powrotem to budują, często właśnie decydują się na, na odejście, czy na, nawet gwałtowne zmiany kariery. I, i, I to no, czasami są takie sytuacje w życiu, gdzie w ciągu jednego dnia, jednej chwili, jakby cała ścieżka zaplanowana kariery no, się zmienia. Ja miałem taką sytuację życiową na przykład w momencie, kiedy dostałem się na studia doktoranckie i miałem robić doktorat z prawa międzynarodowego. I w pewnym momencie wyobraźcie sobie taką sytuację, że dostałem stypendium i idę do kierownika katedry. I chcę się pochwalić, że dostaję stypendium, że dostałem stypendium i chcę wyjechać na to stypendium. I on mi mówi: wie Pan co, albo stypendium, albo, y, albo studia doktoranckie. I ma pan czas do jutra, żeby y, zdecydować się. I y, ja powiedziałem, panie profesorze, ja jednak bardzo mi zależy na tym, żeby wyjechać na to stypendium, bo to był mój, mój taki bardzo ważny cel. I w takim razie, jeżeli tak, no to ja jestem. Skłonny zrezygnować ze, ze studium. I wtedy, w tym momencie on wpadł w wściekłość, zaczął na mnie krzyczeć. Pamiętam tą scenę, i w tym momencie, w ciągu pięciu minut, zdecydowałem, że jednak nie będę doktorem nauk prawnych, a może w przyszłości profesorem, tylko jednak zdecyduję się na pójście, na wypłynięcie na te szersze wody, na, na wyjazd na stypendium, i dzięki temu później pojechałem do. Do Oksfordu spotkałem się z zupełnie innym środowiskiem, ale zobaczcie, jak czasami w życiu takie sytuacje zmuszają nas do szybkiego podejmowania decyzji, które są no, bardzo trudnymi decyzjami. Wiele osób mi mówiło, że zrobiłeś błąd, tutaj czekałabyś, zrobiłbyś ten doktorat. To tyle osób próbowało się dostać na te studia. To, to było bycie asystentem, było pewnym wyróżnieniem w tym momencie. Natomiast no, podjąłem taką decyzję i nigdy jej nie, nie żałowałem. Nigdy, a ani przez chwilę nie żałowałem, pomimo, że moi e, czasami osoby najbliższe mi mówiły: Zastanów się, bo może robisz błąd. Bo, Ale niczego nie narzucały. Bo zdecydowałeś, wracając do początku tego dzisiejszego spotkania, żeby zostawić akwarium na rzecz oceanu i tego Wam też życzymy, żebyście wybierali, drodzy Państwo, oceany zamiast akwariów i może przestawali być tymi wielkimi rybami w małym akwarium, ale żeby, żebyście wybierali oceany i tam zostawiali wielkimi ryba, rybami. A właściwie dlaczego nie? Nie marzyć. Czeka nie Was ocean możliwości, nie. ocean transformacji. Dlaczego nie sięgać po te wysoko postawione cele i po te najwyższe półki? Doktor Sergiusz Trzeciak, dzięki. Dzięki. Patryc już wyżga do następnego spotkania.